O tym, jak wielką wartość mają XVIII-wieczne malarskie dzieła Canaletta dla Warszawy, niech świadczy fakt, że po zniszczeniach wojennych stały się podstawą odbudowy wielu ważnych budynków. Ale co wiemy o samym mistrzu? Skąd pochodził? Co możemy dostrzec na jego słynnych wedutach? Jak zaprezentowane jest życie na warszawskich ulicach? Nad tym będziemy zastanawiać się wraz z uczniami w czasie niniejszej lekcji. Chętnych będziemy prosić o wykonanie zdjęcia z odpowiadającego kadrowi jednej z wedut. Zobaczymy, jak bardzo zmieniła się Warszawa przez te 250 lat.